Cześć, dzień dobry, wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Old World Stranger of Wrath i aktualnie przedzieramy się do grubego. Pięknie. I bardzo podobają mi się te pająki, które są w stanie zgarnąć od razu kilku naraz przeciwników. Świetnie. Mamy żuczki, ale na górze... Coś jest na górze? O, pieniążki! Pięknie. Tak, Bolomite. Pięknie, doskonale. Właśnie o to chodziło, żeby uzupełnić teraz nasze Bolomite. Czy ja mam wystarczającą ilość żuków? Tak, żuków jest wystarczająca ilość. Szkoda, że nie to perków nie mam więcej, bo też by się w sumie przydały. Powiem wam szczerze... Tego sobie wyeliminujemy na odległość. Pięknie. Nie to proszę jak na zawołanie. Doskonale. I znowu mamy wygonik, tak? Słuchajcie, jeżeli tu jest wagonik, to ja sobie zmienię w ten sposób. I przy okazji zrobimy save'a. Oczywiście nagrywam już trzeci odcinek pod rząd, więc przepraszam was za to, jeżeli nie biorę pod uwagę waszych komentarzy, ale wiecie jaki mam system nagrywania. Co się będzie teraz działo? Mogę znowu wyjść? Pięknie. Tego to zabijamy. To jest zbyt niebezpieczne. Pięknie. Ok, jeszcze dwóch. Lekkie leczenie. Załatwił. Pięknie. I przy okazji osy. Dobra, osy będą uzupełnione dzięki temu. Skunksy nie będą nam przydatne. Tu możemy... chciałem zabrać, już nie zdążyłem. Bierze pieniążki. No i można jeszcze sobie poszperać w tym miejscu, bo tak, tu jest wejście na górę. I mamy... O, są nietoperki. Doskonale. Bierzemy takie nietoperki i bierzemy, moi drodzy, jeszcze osy. Bo os mamy za mało. No wyłaźcie. Nice. I przy okazji. Tam powinien być jakiś znajdźki. Nice. Jest. Amunicja snajperska. No pięknie. Mamy 3 w takim razie naboje do snajperki. Pięknie. I tu jest ktoś. O, podziwiam. Powiem wam, że naprawdę fajnie jest to... Wybuchy są tu epickie. Dobra. Co? Save all? To może nie była najprostsza miejscówka do rozegrania. Okej, okay. Ale gdzie są przeciwnicy? Take out Fatty McBoom Boom. Ciekawe, jak się w trawie ukryje, to mnie znajdą. Nie, nie widzą. Świetnie. To mnie akurat bardzo cieszy. Jestem w stanie szybko je wyeliminować dzięki temu. Ha! Nawet złapię żywego. Nice. 25 molochów. Nice.
I tylko bierzemy kasiarę. Nice. O, kolejne puzzle. Samo. To mi nie będzie potrzebne. Ale chętnie bym jeszcze zgarnął z jednego puzzla. Maksymalna ilość. Później jak będziemy po prostu obrzucać wszystko fuzlami, to będzie piękne. Są też pszczoły. Rewelacja. Zobaczmy, co jest na górze. A na górze są skrzyneczki. It's a drop! Wszystko mamy. Kolejny save all. Nie będziemy szli na pałę. Czyżby boss? Tak jest. I think we got a problem. Well, if you're thinking son, then we really do have a problem. Alright, now listen up. I want your boys to shoot the head off anybody that moseys on in here. There ain't no way anyone's getting me without a fight. Co ma bazookę? Okej. W sumie jego to moglibyśmy złapać żywego. Bo dużo molochów jest wart. O. Dobra, w pierwszej kolejności będzie trzeba... Tego się pozbywamy. No dobra. Jest, idzie na razie dobrze, więc powiem wam tak, skasujemy sobie kolejny, znaczy zrobimy kolejny save. I teraz pytanie, czy da się go z tej strony... Da się go ściągnąć. Wow! Okej. Okay. Jezus Maria, co tu się dzieje? Nie, to jeszcze raz. Zdecydowanie. Chyba, że zobaczmy. O, w ten sposób ich poeliminuję, wiecie? Snajpera poleciała. Nie no, te samo naprowadzające się to są dość irytujące. Kolejny załatwiony, świetnie. Chodź tu. A teraz troszeczkę podleczymy. Ciekawe, czy on co, że będzie, cały czas będzie przyzywał swoich tam jakichś przedupasów. Czy może to się skończy w miarę szybko. Wydaje mi się, że będzie jednak przyzywał cały czas przedupasów. Co? Mam pomysł. Wykorzystamy na te fuzle. Te dzikie. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Nope. Miało być... to na tą stronę. To na tą stronę. Świetnie. Doskonale. Niech go zżerają, wiecie? Nie
tam cały czas niestety biegną. Nie wiem, czy ja mam tam radę go zabić. No i pięknie. Dobra, niestety jest bardziej martwy niż żywy, więc trudno. Który? Gdzie tu jeszcze są jacyś? Doskonale. Oni się chyba nieskończone będą pojawiać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zgarniamy go. To chyba będzie długie. Nice, 350 niestety. Za martwego. Boom, boom, I say. Ale wyjście przynajmniej też blisko. Dobra. I ustawmy sobie naszą klasyczną wersję. I teraz pozbieramy sobie jeszcze całą kasę. Dobra, powiem tak, molochu mamy dużo, więc nie ma wielkiej straty, że tam nie udało się go zabić tak, jakbyśmy tego chcieli. Przyznaję, że koleś był strasznie mocny, bo ta wyrzutnia rakiet to po prostu jakaś totalnie przekoksana. No, mnóstwo pieniążków jest tutaj wokoło. O, to się przyda. No, pięknie, jeszcze. Weźmy sobie to wszystko. No zobaczcie, ile tego tutaj po prostu się wsypało. Rewelacja. Za każdego tego niemilca, którego zabiliśmy tak naprawdę. To było do ogarnięcia, jak najbardziej, bo boss nie był trudny, tylko już po prostu w momencie, gdy się zorientowałem, że mam mało życia, to nie bardzo się opłacało go już tam ściągać. O, bo i tak nie starczyło. Dobra, idziemy. Zobaczymy, co nas będzie czekać teraz, moi drodzy. Save'a? Na nowym tym razem slocie. Bo tak jak myślałem, w nieskończonej by się pojawiali ci wrogowie. Ja sobie łyknę wody jeszcze przy okazji, przepraszam na chwilkę. No odkryć. W trzecim odcinku już podrząd trochę zasysa je na gardle. Zasysa. Zasycha w gardle. Dobra, zsuwamy do miasta. Wybiegniemy przy wodospadzie, moi drodzy. Tak jest. Pięknie. Micha! Dobra, jak najszybciej do brzegu. I oddać nagrodę. Zobaczymy też, czy są jakieś nowe, fajne fanty, które moglibyśmy założyć na naszą postać, czy te elementy zbroi. To by mnie interesowało najbardziej. Coś, co wzmocni moją odporność. Bo jak boss mnie bierze na 4 strzały, to naprawdę nie jest dobrze. Brakuje mi tu już te... Kurczę, wiecie co? Mogliby zrobić drugą część tej gry, dać na przykład właśnie otwarty świat, jakieś drzewko rozwoju, coś w tym stylu. I przede wszystkim mogliby rozwinąć ten pomysł w ogóle tego świata, bo on jest świetny. Naprawdę, Inhabitants Studio dokonało czegoś niesamowitego, tworząc tak wyrazisty, unikatowy i niepowtarzalny wręcz świat. Dobra, ale sporo zarobiliśmy, powiem wam. Ładnie. Well, looks like you got them all, stranger. Hey, and Doc called in about you. Wants you to head up the river to see him. You should talk to the barge keeper. He'll take you up now that it's all clear. Okej, doktor jak mnie pytał. Spoko. My sobie jeszcze pójdziemy w takim razie do tego... do sklepów. Czajmy, czy jest w ogóle jakaś szansa zakupienia czegoś nowego.
Tylko pytanie, gdzie jest w takim razie doktorek, skoro on nas pytał. Jeszcze nie mamy co prawda 20 tysięcy molochów, ale... Chyba, że gra to jeszcze jakoś, wiecie, inaczej liczyć. Nie musimy fizycznie ich zebrać. Tutaj nic. Jak zawsze pójdziemy też do czarnego rynku. A przy okazji zobaczmy, czy gdzieś po drodze jest w ogóle sklep doktorka. New York City. Świetnie jest to zrobione. Zobaczyć, czy faktycznie jest może miejsce z doktorkiem? Nie, bo mi się wydawało, że gdzieś tam było jeden taki szyld, chyba tam dalej. Dobra, wydaje mi się, że nie wiem, czy na czarnym rynku chyba też nic nie będzie, ale już powiedzmy, że sprawdzimy z przyzwyczajenia. Tutaj tak całkiem szybko gadamy. Nice. Pytacie też czemu, czy nagramy Metro najnowsze, ten Exodus. Słuchajcie, nie, nie nagram, dopóki gra nie ukaże się na Steamie. Ja tą wszystkie mam część na Steamie i generalnie nie uznaję czegoś tego, co robi aktualnie Valve. Nie, nie Valve, tylko Epic Store. Dla mnie jest to po prostu jakaś parodia tego wszystkiego, bo nie dość, że ceny... Że ceny są drogie. A jeszcze popytamy może, wiecie co. O, gabinet doktora. Pardon, which way is the doc's office? Yeah, that's the barkeeper at the river past the port authority. He can help you out. Can't miss him. He's in a green jumpsuit. Dzięki wielkie za informację. Ja po prostu nie uznaję tego, co robi Epic Store. Nie kupuję nic na Epic Store. Mam konto na Epic Store i biorę tam tylko te gry, które są darmowe, więc powiem wam szczerze, nie dość, że gry tam są holendarnie drogie, brak jakichś specjalnie przecen, obsługa klienta to jest jakaś kpina. Więc ja to osobiście zadowolony z tego nie jestem. I na pewno nie będę korzystać z ich usług. Już wolę chyba Uplay i EA Store, bo serio. To co nam się dzieje przynajmniej jest jeszcze w miarę do przegryzienia. O, chyba to tobie gadał, prawda? Tak jest. Hey, Barge Boy. You know where I can find the doc's office? Yeah, doc's upriver. Hop on the barge, I'll take you there. No i pięknie, odblokowaliśmy sobie dojście do dalszej krainy. Więc nie kupiłem na razie nic na Epic Store i nie planuję nic kupić. Denerwuje mnie ta polityka wyłączności na pewno okres czasu. Chyba tam się coś pali. No problem, partner. Give a big howdy to that outlaw. I mean, the dog from me, would you? Tego zbiera. Zobaczę wam pułapkę. O, chyba doktorka powiesili. Damn, they strung up Doc. How am I gonna get the surgery now? That smells like a setup. Yeah, where it is, stranger? You found yourself a steep. And you know Secto pays top moolah for their heads. So where is it, stranger? I ain't telling you squat. Then it's your way. Beat it out of them, boys. We want that 20 grand. Oh shit! Teraz sobie zrobimy tak. I przede wszystkim nasze osy dzielne plus te dziady. No, ale tu się będziemy bronić w takim razie. Strasznie dużo ich tam jest. Okay, ciekawe, co tu trzeba zrobić. Co, bo ich jest tam taka horda, że masakra. Come on!
Piękna zasadzka. Right, hold it, boys. Now listen, stranger. Maybe we can work this out civilized like. Huh? We want that Steve too, right? Hold it, boys. So, hold it. We could get it together. Listen, stranger. And then we can down and work this out civilized like. Huh? We want that Steve too. So, we could get it together and then split it down the middle. 50-60. That don't add up. Hey, boss! Stranger's coming too! Yeah, yeah, that's him! That's the one that brought in Blister's booty! Well, if it ain't the big bad bounty hunter. So, stranger, all we need to know is, where's the Steve? Hold it. What are you hiding, freak boy? Go! Get them pants off! Tak mówię, to my jesteśmy Stefan. Is that what I think it is? It's a goddamn Steve! It's been hiding his legs! Got no horns! Oh, Blister's booty bagged by a Steve! He's a Steve! It's a Steve! That ain't right! You think you can be like us? You think you can be normal? Skin that thing! 20 grand. Wish they all that easy. What the... So now you know, but you won't live to tell the tale. Okay. Czyli co robimy, tylko rozróbę jako Steve już teraz? I don't think so, you four-legged freak. You're worth buku alive, but I settle for you dead. Well, come and get it. Your mama did. Rip him up, boys! To pieces with him! Help! Help! O, pięknie. Naciśnij mouse, aby się okręcić. I mouse i mysz 2, aby zaszarżować i wrzucić przeciwników do ognia. Okej. Jezu, to będzie trudne. Nie, dobra, to będzie kozackie. Znaczy, bardzo trudne dla ciebie w takim razie. Mimo, że jesteśmy z tym Steve'em, to o, za silni nie jesteśmy. Może to przeklikać przy filmie, dziękuję. To tak samo. Zrobić w ten sposób, to jestem w stanie go jeszcze zabić. Prawie. Okej. Bez przerwy okręcanie się chyba. Dobra, jeszcze raz, przepraszam was za to, będziemy musieli sobie zapisać w takim razie jakoś normalny sposób. Uleczmy.
wieżowce. Pięknie. Jak są tu uciec teraz? Teraz zapisz grę. Doskonale. Wow! Okej. Odkryła się nasza tajemnica. Szczerze powiem, że chyba bardziej mi się podobało to, jak wyglądaliśmy poprzednio. To jak jest teraz. No dziwnie, dziwnie po prostu nasz Stranger wygląda, czy on tak na tak ryczy, czy mi się wydaje, czy mi się dźwięk przestawił, czy co, nie no. Dźwięk jest okej. Okay. Strasznie ryczy. No, ciekawe są te głosy. Trochę to śmiesznie wygląda. To jaka sarenka, jesteśmy z wielkimi łapami. Czekajmy stąd w takim razie. Do końca już. Następny. O co chodzi z tymi Steve'ami? Steve'y są legendarnymi stworzeniami. Które nie mają zbyt dobrej opinii. Są uznawane za taką elitę troszeczkę świata. No i przede wszystkim uchodzą za obrońców tych... tych takich ryboludzi. Ale za to nie są za bardzo tolerowani przez innych. Nie, dobra, trzeba... Krakerski w takim razie też za bardzo nas nie lubią. Dobra, wszyscy chcą nas zabić w tym momencie. Niestety, nikt nie lubi Steve'ów. Piękna szarża. No i generalnie Steve'y są obrońcami tych ryboludzi. Z nimi mają taki sojusz troszeczkę. I są na wyginięciu. They know I'm a Steve. I'll never be able to get back there. I need to find Sekto before he finds me. Damn, I'm tired. Gotta get some rest. Smutna prawda wyszła na jaw. Wiem już, po co była mu operacja. Ale ktoś tam pomógł, bo wzniecił pożar. I to byli chyba ci ryboludzie właśnie. Jaki my mamy poczciwy kuperek. Dobra, zobaczmy w takim razie, co tu się jeszcze będzie działo. I chyba tak, docieramy właśnie do tych ryboludzi, moi drodzy. I teraz oni przestaną przed nami uciekać i chyba będą nas czcić, bo uznają nas za po prostu jakiś coś w rodzaju boskich istot. Nie jestem przekonany, czy ja dobrze opowiadam wam ten cały fluff tej gry. Przede wszystkim tego, jak to tutaj się prezentują różnego rodzaju układy sił. Escape, huh? It was yous that shot me down and helped me out? That's right. It was us, dude. Cause we need your help to fight that Sekto demon. His security forces have destroyed our lands and they've stolen our waters and he's paying them wolvarks to like shoot at us anytime we, you know, go near where we used to live. That ain't right. And now he wants to kill us all. Sekto. That sicko's got a price on my head. Gonna need a boat to get up river and reach his dam. You guys got a boat?
cave is a great steep bolt. One problem though. You gotta get past that Wolvok facility to get to the cave. And then Wolvoks, they're really dangerous, dude. Here, take this. It is armor worn only by your elders. And they disappeared when that Secto ass came along. And wear it proudly for them, for their memory. And they'd be proud if you just beat his ass. No, zaraz zobaczcie, kozacko wyglądamy. Otrzymałeś od tubylców tą zbroję. Twoja krzyż została zwrócona z trzema typami amunicji, te... Bolomajty... O, tak. Wywiórki z systemem nasłuchowym. Okej, to ustawię sobie w ten sposób. No cóż, moi drodzy, ale ja bym chciał zobaczyć w takim razie, jak my w ogóle wyglądamy w tej zbroi. No tak dziwnie troszeczkę ta postać wygląda. Powiem wam szczerze, że jeszcze bym sobie tutaj chętnie wlazł gdzieś na górę i pozwiedzał. To może być w sumie całkiem ciekawe. O, na przykład. Tu mamy już jedną rzecz. Świetnie, a tu będzie można uzupełnić kolejne. Tylko trochę mi to zajmie. O, właśnie o to chodziło. Pięknie. Tu mam też te nietoperki i więcej bolomajtów. Świetnie, tu mamy maksymalną ich ilość. Doskonale. Jeszcze jakieś wylecą? Bierze mi więcej. Ile się tylko da. Dobra, mamy 6 nietoperków. Tylko chwila. To czy to są zwykłe nietoperki? Tak, to są zwykłe nietoperki niestety. Szkoda. No dobra, no to jeszcze sobie weźmiemy w ten sposób. Tylko tak, nie wiem czy teraz już będziemy zbierać za bardzo pieniądze, czy one będą do czegokolwiek potrzebne. Skoro wszyscy i tak odkryli, że jesteśmy Steve'em, a kurczaki nie lubią Steve'ów. Krakery, tak się nazywały te stwory. Dobra, chyba wystarczy. No cóż, moi drodzy, tu w takim razie ja zakończę odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. No. Mam nadzieję, że na razie wam się podoba. I będziemy kontynuować przygodę. Cześć, papa.